Doskonale wiemy, że uwielbiacie oglądać, jak kompromitujemy się, wykonując różne kliki. No i dzisiaj dostaliśmy wyzwanie. Tak! Od kogo? Od Elomordo, czyli naszego przyjaciela Marcela. Marcel, podejmujemy wyzwanie i obiecujemy, tym razem wykonamy je tak, żeby się nie zbłaźnić. Zaczynamy! Żeby nie było zbyt trudno, bo używaliśmy różnych myszek z różnych poleceń, ale teraz napisaliśmy do źródła, ja zapytałem Marcela. Marcel, jitter click, co byś polecał? I on w tym momencie powiedział. Tak. Logitech G Pro Wireless. Polecam wam tą mychę, więc dokładnie tą mychę wzięliśmy. Także Marcel, jeżeli nam nie pójdzie, to wszystko twoja wina, bo nas podpuściłeś. Odpakowujemy myszkę. I zaczynamy oczywiście według twojego tutoriala, no bo skoro nam dajesz wyzwanie, to zrobimy to tak, jak mistrz nakazał. Myszka na stole, fajnie, bez kabla, leciutko, naprawdę przyjemny gryzoń. No, ale zobaczmy o jitter clicku, po co to, jak co. Ja tylko widziałem, że tam było napisane 15 CPS-ów. Jak wykręcimy z 7, to już będzie dobrze, bo zawsze mamy taką umowę z Elomordo, że jak on 15, to my 7, 8, tak? Połowę, 50%. Ostatnio mówił 20, bo Butterfly'u, a było 9 max. No to tak prawie połowa. Dzisiaj te 7, 8 ja wykręcimy. Chciałbym dychę przebić. Takie tak, 15, czyli to... Ja bym chciał 80 kilo ważyć. A dycha to jest... A trzeba ambitnie podchodzić. Dycha, ja dzisiaj chciałbym dychę. Zobaczmy, co to jest jitter click? Elo. W ogóle jest jitter klikowanie. Jitter click to jest takie coś, że sprawiamy jakby, że nasza ręka zaczyna drgać i to przekładamy na kliki. Okej, okay. Słuchaj, na razie to było takie próbne, ja zobaczyłem... Gdzie, że jak on to szybko... No wiem właśnie, ale pan... No kurde, patrz to! To nawet połowa nie jest tego, co on zrobił. A, ty to się znosz. Dużo osób ma z tym problem, żeby ich ręka zaczęła drgać tak, żeby myszka nie latała lewo-prawo. Dużo osób pokazywało na YouTubie, żeby te tak to... sobie testować, że bierzemy dwa palce, przyciskamy je razem i nawet może być trzeci, żeby było łatwiej i zaczynamy naciskać, nie wiem, jakąś płaską powierzchnię, co według mnie to jest debilizm. To jest debilizm. Debilizm to jest, więc tak. Zróbmy to. Tak, zrobimy tak, zrobimy. Tak, że co, że płaską powierzchnię naciskać, że co? No to się wydaje być debilne, co najmniej. Że co? Co ja mam robić? Ja drgam ręką w tym momencie. Ja też, ale z jakiej, skąd siła ma wychodzić? Musisz naprężyć, pytanie. Naprężyć łapę musisz. Z naprężenia? Tak, normalnie tak. To będzie to, ja już umiem. Dobra, ja też umiem. Polecał też defadera. No to... A my mamy tu defadera, ja no go przyniosę. No i elegancko. Znikam i z defaderem wracamy. Bo faktycznie mamy go pod prysznicem. Pokażę, jak zniknął. Nie pojawiłeś się. Pojawiłeś. Że się pojawiłeś. Defader, witam go serdecznie. Proszę dla ciebie, żebyś się nie nudził. Odpakuj sobie i zaczynamy pierwsze ćwiczenie, czyli klikanie trzema palcami na przycisku. Trzy palce i napinamy rękę całą i próbujemy ty klikać. 17 CPS-ów, dziękuję. Jeżeli nie możecie sprawić tak, że wasza ręka drgała, spróbujcie usiąść prosto, a nie jakoś należąco czy coś takiego, bo u mnie też to był taki problem, że siedziałem po prostu skrzywiony i nie mogłem zrobić klikować, albo wyprostujcie rękę. To też czasami pomaga. U mnie szybciej na bank, u mnie szybciej, ale boli mnie łapa, ale boli mnie łapa. Ja z 30 CPS-ów. Ja z 3 lata nie używałem tylu mięśni. Ty głowa mu wybuchnie zaraz. Zwahałem się. Przerwa. Ręcznik, woda. Oglądamy dalej. Łapiemy myszkę, tak właśnie jak pokazywałem. Dajemy tą część naszej dłoni tutaj, na tył myszki. I złączamy palce. 3, 2, obojętne. Tak, żeby po prostu były złączone. Niestety nie możemy złapać myszki, ale przez to jest o wiele lepszy aim. I co ja zauważyłem, na przykład uderz no, Stimpiego czy innych klikierów, że oni... Ja już to umiem. Tak? Dawaj testy, dawaj testy. Ja już wszystko już tak? Wiem. Jesteś gotowy? No. O, coś tam rzeczywiście dźwiękowo. Szok jesteś, co? Ty jesteś w szoku największym. Nie, dawaj, nie, ja tylko gotowy, ty. Jestem sam gotowy. Sobie zaimponowałeś w tym momencie. Nie, no nie masz podjazdu dzisiaj w ogóle. To jest mój klik, nareszcie. Elomordo, ty wiedziałeś, co jest dobre dla mnie. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Ja od razu jedziesz wiedziałem, że ty... Jedziesz oglądać tutorial do końca? Nie, no obejrzymy jeszcze. No zobaczmy, no bo może tam się może się okazać, że to jest połowa sukcesu. Może tak być.
Ale ja już... Trzymałem myszkę tak. Robiłem to samo, tylko że od boku klikają. Czyli tutaj mają innego palca i trzymają myszkę wtedy od dołu tutaj. Czyli jakby tak czy tak złączają, ale trzymają myszkę kciukiem jeszcze tutaj, żeby łatwiej było celować. I powiem tak, na początku naprawdę będzie was ręka boleć. Mnie też bolała strasznie na początku. Nic wam się złego nie stanie. Jeżeli was zacznie ręka boleć, to po prostu przestańcie na 15 minut i wróćcie do tego. I tak cały czas. I w końcu sobie wyrobicie, bo to po prostu tak jakby wyrabiacie sobie mięśnie ręki. I pamiętajcie, żeby znaleźć też miejsce, jeżeli macie na przykład jakąś starą myszkę, żeby znaleźć miejsce, gdzie najłatwiej klika. Znajdź miejsce, gdzie najłatwiej klika. U mnie tu. Teraz omówię, jak ja klikam. Ogólnie, ja klikam z normalnym gripem, czyli trzymam myszkę całą ręką. Mogę wtedy jitter klikować tak czy tak. Czyli jak trzymam tą myszkę? Trzymam ją tak, że tutaj mam kciuk po lewej stronie i po prawej mam mały palec. Ja muszę odsapnąć, bo mam zakwasy, prawie mi się porobiły, wiesz? Także poczekaj, muszę wyprostać rękę. Ja nie do końca kumam. Gdzie jest masażysta? Halo? Fizjo? Ja to robię tak, mi to bardzo pomogło, że jakby trzymam tą myszkę tak i wskazującego palca, którym klikam, daję na bok, że bokiem klikam. Mogę klikać 16 CPS-ów takim oto sposobem i mi się palec nie męczy. Po prostu spróbujcie albo mieć tak palca, czyli że claw grip, wtedy też się da jednym palcem klikać. Albo całkiem wyprostowany. Musi być albo zgięty, albo wyprostowany. No dobra, chyba dowiedzieliśmy się tego, co najważniejsze i faktycznie czas na jakiś test na defaderze i na G-Pro Wireless. Przy okazji porównamy sobie te dwie myszki, na której będzie się lepiej nam to robiło. Chcesz zacząć? Nie. Nie chcesz? Nie, no bo ty, albo dobra, ty tak, tak mówisz, że jesteś takim mistrzem, to niech mistrz skończy, a ja zacznę. Włącz myszkę, bo to pomoże tak, pomóc. Z włączoną każdy potrafi. Ale ale dycha tam idzie. Było 9, było 9. Czemu zwiększyłeś czas? Ale było 9, nie, no. Nie wiem, czy mam to. Ile? 8. Okej, okay, nie jest źle, ale ja wam pokażę, jak to... Wyłożyłem rękę źle i ci powiem, rękę. Uciekała mi i ten... Weź znieść czas. Ile tam jest? 10 sekund? 10 sekund, no. To wam się jakby pół minuty dobra. Dobra, moja kolej. Zobaczymy, jak na detaderze pójdzie. Dobra, jedziemy. Powiem ci, że bardziej stół się trzęsie niż twój... O, trochę nawet. 10, dobije 9. Nie! Cała myszka lata 9,30. Dobra, 9,30, okej. Okay. 9,30. 1,3 więcej, a to dopiero początek, ale powiem wam, że jest dramat, jeżeli chodzi o uciekającą myszkę. Tego tak, trzeba się nauczyć przede wszystkim. Dokładnie, właśnie ta myszka, żeby utrzymać to, bo tam na początek to wchodzą duże liczby. Dobra, jadę jeszcze raz. Ole wystartował. Jak machina, no ale tu zwalnia. Jeszcze 5 sekund klikania, Jezus, to mięśnie nie wytrzymają, za chwilę, zaraz spadnie, będzie 7, nie, nie. 7,9. Ale powiem ci, że no kurde, czuję, że to nie wyciągam wszystkiego, co mógłbym wyciągać. Rozumiem. Też tak często mam w miejscach publicznych. 10, 11 nawet, 10, a nie, spadł. Nie, no bo ucieka mi ta myszka. Myszka, miałeś 10 i to byłby wynik, który ja sobie postawiłem jako wyzwanie. Powiem wam, że ta myszka naprawdę jest spoko, dla mnie przynajmniej, bo jest bardzo duża. Jest bardzo duża i to mi ogromnie pomaga. Dobra, piciu na defaderze. Czuć różnicę wielkości. That what she said. Nie klikam, nie patrzyłem. Bo się skupiłem na klikaniu i nie patrzyłem, a ja klikałem w ogóle w kosmos. Jeszcze ostatnio. Dobra. O! Kurde, że to spada, no! Właśnie, ty umiesz nadrabiać, ja tylko tracę. 7,6. Dobra. Logi wjeżdża do akcji, dawaj, zobaczymy. Ręka już oczywiście trochę boli. Ło! 11! Bo 11! Osiągnie dychę! 10,40, brawo! Co ty gadasz? Mamy to, cheata, no! Elo mordo, witam serdecznie! Ja wzorowy studenciak, a pierwszy raz na Logitechu, jedziemy dalej. Dobra, uwaga, to ja już wiem, o co chodzi. A sobie może zrób na 5-sekundowy. Tak, bo za długo. Za długo. Tracimy. Tak. Jak nam testy nie wychodzą, to trzeba zmienić testy po prostu. Dokładnie. No, widzisz, i od razu 8, zobacz, no. No i ma to. Jest 8! No, jest 8, no. Postępy. To jest a widzisz, to.
Bo też to, co mówi Elo Mordo. Tak. Trenuj. Tak. My tak naprawdę, ludzie się z nas śmieją, ale my to robimy w ciągu 10 minut. No, a i tak mamy lepsze rezultaty od was. No. I co? Dwa razy lepsze. No, łyso ci teraz? Jeden z drugim, no. A wy miesiąc trenowania i 7 CPS-ów. Źle nie komentował. Tak, właśnie. Nie mówił, sam jesteś taki śmieszny. U, 11, nie, twarz wysoko, dupa nisko. Co? 10-20. Co? Nie, w drugą stronę, przepraszam, zawsze mówię face down, bottom up. 10-2, mamy nowy rekordzik, no chyba powyżej dychy jeszcze wcześniej nie wyszedłem, więc jest dobrze, jest dobrze. Uuu, będzie 11, 10-8. Kurde no, ale idzie do przodu, trochę treningu tylko. Elo Mordo, bardzo dziękuję za ten klik, nie wypadłem na nim tak żałośnie, jak myślałem, że wypadnę. 10 dyszka, prawie 11 wyklikane, więc nie najgorzej, prawda? No ja zakładałem sobie plan minimum dychę, niestety został niewykonany, więc dużo treningów przede mną. Ale traktuję tą pracę jako pracę grupową, więc załóżmy, że ten cel był grupowy, więc grupowo wykonaliśmy ten cel. Moje kibicowanie, Smartiego, klikanie. Czas na podsumowanie. Ale to się wszystko rymuje. Dla ludzi o stalowych nerwach i rękach. Zdecydowanie tak, mięśnie muszą być wybudowane. Widzieliście u mnie 10 lat na siłowni. Nie byłem, w każdym razie mięśnie są i faktycznie wynik całkiem przyzwoity jak na pierwszy raz. No myślę, że minecraftowcy na pewno skorzystają na takim kliku, ponieważ tam faktycznie ta szybkość klikania jest ważna. Może gdzieś w niektórych strzelankach, natomiast faktycznie zastosowanie tego klika jest dość specyficzne i do specyficznych graczy też zastosowane. Ja mam swoje uwagi takie, że moja uwaga jest, że trening, wiadomo, czyni mistrza, ale jedno to jest wytrenowanie jitter klika i go... przerobienie tak, żeby osiągnąć, załóżmy, ten 15 CPS-u, ale drugie to jeszcze kontrola myszki. Zdecydowanie. Druga rzecz, której musisz się nauczyć. To jest chyba najtrudniejsze i nie za bardzo wyobrażam sobie, no bo wiem, że na przykład jest taka broń tech w CS-ie, gdzie można było faktycznie klikać szybciej na tej myszce, żeby i on szybciej strzelał, ale no kurczę, kontrola myszki wydaje się być dla mnie w tym momencie zwyczajnie niemożliwa. I słuchajcie, bo co z tego, że wykręcicie 15-20 CPS-ów, jak po prostu kontrola nad myszką jest żadna, więc raz to osiągnąć wynik, a dwa to później wdrożyć go w grze i chyba nawet Elo Mordo mówił, że miał okres, że na jitter kliku osiągał wyniki tam powyżej 15, ale były niestabilne, więc wolał zejść do 10 i trochę ponad, ale stabilnego kliku niż po prostu takie, wiesz, amplitudy. Okej, no i właśnie tak jak wcześniej wspomniałeś, jest problem ze stabilizacją, no bo potem trzeba robić spray and pray. A po co? No właśnie, jeszcze pytanie do ciebie, która z tych dwóch myszek, które były polecone przez Marcela, się lepiej dla ciebie sprawdziła. Wiesz co, tak jak wspomniałem wcześniej, fajnie, że Razer miał większą powierzchnię do klikania, natomiast ona w tym kliku nie jest aż tak bardzo ważna, więc tutaj Logitech też się sprawdzi bardzo dobrze, natomiast mam wrażenie, że Logitech najzwyczajniej w świecie klikał szybciej. Miałem wrażenie, że to odbicie jest szybsze, że łatwiej zrobić tą aktywację przycisku, że szybciej to wszystko przebiega, więc chyba wybrałbym Logiego, ale tak jak mówiłem wcześniej, Razer też nadaje się do tego idealnie. Ja Razera długo używałem, na pewno większa myszka i dla większych dłoni, bo od razu czuć tą różnicę przy przerzuceniu się, że zupełnie taka bulwa, która wypełnia naszą dłoń. No i wiecie co, ja uważam, że jakoś czułem lepiej Razera, ale w Logitechu chyba wynik też był lepszy, więc zastanawiające, myślę, że kwestia tego, jak kto lubi chwycić myszkę. Ja bym ostatecznie nie wiem, którą wybrał. Daję remis. Okej. Okay. Słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, bo pamiętajcie, że każda łapeczka w górę to 1 CPS dla Piotra więcej, więc a żeby tego te wyniki wiele nie ma nie były już tak żałosne, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, napiszcie, czy używać takiego klika i napiszcie, którą myszkę wybralibyście dla siebie, żeby go stosować. Tak. Nie zapomnijcie o subskrypcji. I my pozdrawiamy jeszcze Elo Mordo Marcela. Nie wiem, czy przed tym filmem już udało mu się ten challenge zrobić, czy myszka doszła, czy nie. Jeżeli nie, to czekamy. Jeżeli tak, to... Link w opisie. Link w opisie. Trzymajcie się, cześć! Hej!